Dzisiejsza dyskusja w Sejmie była bardzo ciekawa, ale mam wrażenie, że nie poruszyła jednej kwestii wystarczająco mocno. Ci, którzy mieliby do nas przyjechać, imigranci, obojętne z jakich stron kraju, dzisiaj mówimy, z jakich stron świata, dzisiaj mówimy o Syrii, o krajach arabskich, po to, żeby faktycznie mogli w tym kraju zaistnieć, to na ten moment drugorzędne znaczenie ma, czy będziemy społeczeństwem etnicznym, czy społeczeństwem obywatelskim. Po to, żeby ludzie się mogli zintegrować z krajem, do którego przybywają, muszą w nim znaleźć swoje miejsce. Znaleźć swoje miejsce, to znaczy mieć miejsce do rozwoju, do pracy, do nauki, do rozwijania biznesu. Żeby tak się stało, kraj, do którego przyjeżdżają, musi być prężny gospodarczo, musi mieć perspektywy, musi mieć możliwości, musi mieć miejsca pracy, musi mieć możliwości tworzenia nowych miejsc pracy przez nowo przybyłych. Tego w dzisiejszej dyskusji zabrakło. Czyli istotny element jest taki, byśmy się rozwijali dynamicznie, gospodarczo, byśmy mogli takie możliwości stworzyć. Wspominano tutaj dzisiaj o Stanach Zjednoczonych, jako o społeczeństwie wielokulturowym, które faktycznie zintegrowało i integruje wszystkich przybywających. Zresztą na tym polega jego siła i na tym polega istota tego społeczeństwa amerykańskiego. Ale dlaczego? Dlatego, że tam ludzie, którzy przybywają, mogą znaleźć pracę i mogą znaleźć możliwości do rozwoju. Dlaczego również? Dlatego, że w tym kraju istnieją jednomandatowe okręgi wyborcze. Dlatego, że obywatele przez swoich reprezentantów, których kontrolują i faktycznie wybierają, doprowadzają do tego, że jest tworzone prawo sprzyjające rozwojowi gospodarczemu. I tego u nas będzie tak długo brakowało, dopóki nie zmienimy ordynacji wyborczej. Po to, żeby było tak jak w Stanach Zjednoczonych, ale również tak jak w Wielkiej Brytanii, która przyjęła 2 miliony Polaków. Prawo musi stwarzać możliwości tworzenia nowych miejsc pracy. Musi być prosty system podatkowy, musi być swoboda gospodarcza. A po to, żeby takie prawo można było ustanawiać, musi, tak jak w Stanach, tak jak w Wielkiej Brytanii, obowiązywać ordynacja jednomandatowa. Wtedy obywatele będą mieli na to wpływ i wtedy nasz kraj wyzwoli swoje dodatkowe możliwości. Wtedy nasz kraj będzie prężnie rozwijającym się organizmem ekonomicznym. Wtedy drzwi do naszego kraju mogą stać, oczywiście pod kontrolą, o której mówiono również na tej sali, otwarte dla nowo przybyłych, również z krajów arabskich. Będziemy ich mogli przyjąć do naszego społeczeństwa. Oni będą się mogli podzielić z nami swoimi umiejętnościami, nierzadko znakomitymi, bo mówiono dzisiaj na sali o tym, że znakomicie wykształceni są Syryjczycy, że jest wśród nich wielu lekarzy, mogą włączyć się do organizmu społecznego polskiego i działać na rzecz Polski i faktycznie się zintegrować. Siła pierwszej Rzeczpospolitej polegała między innymi na tym, że ludzie, którzy przybywali, znajdywali swoje miejsce i w większości integrowali się z krajem, do którego przybyli. I wtedy nie będziemy musieli się obawiać o to, że islam zawładnie Polską, że zawładną nami inne kultury, dlatego że polska kultura jako ta silna i dająca również podstawy bytu dla nowo przybyłych zachowa również swoją integralność, będąc nadal otwarta dla tych, którzy wnoszą również i do naszego kraju i swoją pracę, i swoją energię, i swoją inicjatywę, i swoje możliwości. Będzie to nadal Polska, otwarta dla wszystkich, budująca swoje bogactwo we wsparciu, w koegzystencji z innymi kulturami i z innymi narodami. System zrobi wszystko, by je zdyskredytować. System zrobi wszystko, by te joby ośmieszyć, ponieważ rozwala to zmiana systemu na ordynację większościową. Ordynację obostrzenia większościową oznacza koniec robienia biznesów przez polityków kosztem narodu. Dzisiaj choćby prawo podatkowe mamy tak skomplikowane i tak trudne i tak utrudniające dobrą, jasną i przejrzystą działalność gospodarczą, że to aż po prostu hamuje w moim przekonaniu rozwój.